Witam na kanale Pyszny Zakątek. Dzisiejsza propozycja jest dla osób, które chcą lub muszą zastąpić mąkę pszenną w przepisach. Więc testuję zamianę mąki w przepisie na ciastka twarogowe, ale nie pieczone w piekarniku, lecz smażone na patelni. Wiem, że zestawienie jest to nietypowe, ale efekt naprawdę jest zadowalający. A teraz już wykonanie. Składniki jak zwykle znajdziecie pod filmem. A teraz odmierzyłam 230 g mąki właśnie kukurydzianej. Do tego dokładam jedną kostkę twarogu śmietankowego. Lekko przemieszam. Do tego dokładam jedno całe jajko i jedno żółtko. Dwie łyżki śmietany, 3 łyżki cukru lub innego słodziwa. Do tego jedna łyżeczka cukru waniliowego, pół łyżeczki proszku do pieczenia i pół łyżeczki sody oczyszczonej. Wszystkie składniki teraz muszę dobrze wymieszać. Wstępnie siekam nożem, następnie będę wyrabiała ręcznie. Ciasto już jest dobrze wyrobione, jest naprawdę wdzięczne w wyrabianiu. Teraz to ciasto dzielę na 2 lub 3 części w zależności od wielkości stolnicy. Podsypuję lekko mąką właśnie kukurydzianą jeszcze. I ciasto będę rozwałkowywała na grubość tak mniej więcej 0,5 cm. Kształt ciastek to jest zupełna dowolność. Ja akurat sobie wycinam takie ciastka z dziurką. Może kilka jeszcze zrobię trójkącików, ale to tak naprawdę zależy tylko od Was. Można tu się całkiem fajnie pobawić, mogą to wykonywać również dzieci, bo ciasto jest naprawdę wdzięczne w wycinaniu. W międzyczasie rozgrzewam na patelni olej. Oleju wlewam tak mniej więcej 1,5 cm, tak jak smażę oponki, to taka sama ilość tego oleju, może troszeczkę mniej. Na dobrze rozgrzany olej wkładam ciastka. U mnie, jak widzicie, na patelnię wchodzą 4 takie ciastka. One bardzo dużo nie rosną, więc tutaj nie ma obaw, że nam się nie zmieszczą. Ciasto z mąki kukurydzianej jest trochę cięższe, więc tak naprawdę musimy dobrze sprawdzać, żeby nam się nie przypaliły. Jak widzicie, u mnie się pierwsza partia troszkę zarumieniła, ale to nie szkodzi. Następną przypilnuję lepiej. Smażymy na złoty kolor i odkładamy na ręcznik papierowy, żeby troszeczkę ten tłuszcz ociekł. I tak aż do wykończenia ciasta. Ja w efekcie końcowym jeszcze ciastka obtaczam w cukrze czy słodziwie z dodatkiem cynamonu. Jest to takie przełamanie smaku tego kukurydzianego. Myślę, że to jest dobre połączenie. Ciastek wychodzi cała masa, bo tak naprawdę cały taki kopiaty talerz, jak widzicie, wyszły naprawdę smacznie. Myślę, że przepis na pewno powtórzę. Napiszcie też w komentarzach, co sądzicie o takim połączeniu. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę, jeśli przepis Wam się podobał, jeśli trafił w Wasze gusta. I ja dziękuję za wszystkie subskrypcje, które poczyniacie, więc jeśli ktoś jeszcze nie zasubskrybował mojego kanału, to zachęcam do tego. A ja pozdrawiam i zachęcam do kolejnych filmów. Dziękuję.